A my lecimy z tymi elevatorkami. Tutaj mamy top 1. Różnica jest 40 koła punktów. Więc w sumie raczej zostanie. Zostanie cała godzina do końca. Od razu te nagrody odbierzemy. Co tu musimy porobić? Wytrzymałość. Okej, nie mamy tego buffu, który nam tam zwiększa drop. Ale będziemy mogli potem się trochę zbufować, żeby dalej pocisnąć. Wszystko rozmontowałem, dzisiaj wszystko rozmontowałem. To mogę sprzedać i to mogę sprzedać. Pozdro, pozdro. Siemano wielki. W sumie to nie. Dopiero awkę skończyłem klikać i teraz elevatorka zaczynamy robić. No a odpowiadając na twoje pytanie, Sonic, o stream z basenu, to no nie planuję póki co. Jeszcze 10 kilo zejdzie, to może wtedy. No właśnie, druga sprawa jest jeszcze ten bard, nie? Ja nie jestem fanem, żeby brać nową klasę od razu na jakiś serwer. Tak na świeżo, lepiej jak ją ludzie przetestują i tak dalej, dopiero się okaże. No ale do W60 już powinien wyjść, tak mi się przynajmniej wydaje. To już ludzie ograją mniej więcej. Teraz ile? 86 około. Co z W57? Nadal gildia DH w planach, nawet jak ten bard wyjdzie? Wydaje mi się, że tak, waliancik. Raczej bym nie zmieniał planów. Barda zawsze można potestować na jakimś, nie wiem, W58 czy coś. Albo to, no nie wiem, albo zamienić, że na W58 gildia łowców, a na ten bard... Zobaczymy, nie ma co gdybać. Jak się dowiemy, kiedy ten bard faktycznie wyjdzie, to wtedy będziemy myśleć. Metr 80 około bald. Plus minus. Co ile serwerów plus minus nowa klasa? No kiedyś była co pół roku. Teraz ostatnio druid wyszedł w 2021 chyba? Nie, w 2020, okej. Okay. No i teraz w sumie odkąd druid wyszedł, to nie było nowej klasy, więc już nie, powiedzmy półtora roku około, nawet ponad. Za bardzo nie będzie testu na inne postacie, ale na pewno się znajdzie ktoś, kto nie będzie grał bardem, tylko czymś innym. Wiesz, jak to wygląda. Dziękuję pięknie, Sonic, za dyszkę. Uważam, że istnieje, no. Według mnie istnieje. A wy jakie macie? A wy jakie macie przemyślenia na ten temat? Istnieje czy nie? Nie? O kurde. To jestem jakiś... Też kiedyś myślałem, że nie, tak szczerze. Ale potem się okazało, że może coś w tym być. Mnie nie lubią laski, więc nie wiem. Okej, okay. Dziękuję pięknie za opinię. Jak będę potrzebował jakąś ankietę do pracy licencjackiej albo coś, to będę was pytał na czacie. Nie będę musiał nigdzie robić, tylko będę tutaj robił po prostu ankiety. To git. Czekajcie, jaki ja tu mam rekord w ogóle? 224. Czyli tak, tu mamy jakiegoś ziomka. Szczęście nam się nie przyda. HP. Te odporności są bez sensu, bo to nam daje to samo, co mamy. Siemanko, Kaku. Także kupuję to. HP się najbardziej przyda. I dociskamy dalej. Jakbym uregulował postacie od... A, uszeregował. Od tej, która gra ci się najlepiej, najgorzej. No szczerze mówiąc tak. Na pierwszym miejscu chyba bym dał zabójcę. Dlatego, że jest i fajny w PvP i w lochach. Na drugim miejscu chyba maga. Bo jest bardzo przyjemny w PvP. Szybkie są te walki i potrafi fajne buły machnąć. No wojownik na trzecim miejscu, z tym, że właśnie u wojownika to jest to, że strasznie wolno progresuje i ja, mnie to męczy na przykład, jak ja na tym wojowniku tak powoli idę w tych lochach. Na takim zabójcy było o wiele lepiej. I kim ja jeszcze? No i druid na końcu. Druid mi się totalnie nie podoba, tak szczerze. No, ale to z tych czterech, którymi gram w tym momencie.
opinia Twitchatu? No tak, no w końcu to tak jakbyś chodził i pytał losowych ludzi, nie? Zdziwiłem się, że Elevator. No dzisiaj się właśnie kończy na tych serwerach ze starym backendem. Dobra, skończył nam się buffik. Tu mamy na ogień coś. O, tu mamy intę, to możemy wziąć. Okej, okay, kolejna nagroda nam wpadła, git. Dam buzi. Sonic, nie rób mi wstydu. Za dużo osób jest, żebym ci buzi dawał. To jak będzie z 30 widzów, to ci dam wtedy. Jesteśmy niezależną grupą ludzi idealną do ankiety. Dokładnie, właśnie o to mi chodziło. Kurde, co to jest w ogóle? To jest mag, że on nie chce paść? A ja już jestem 227, to już przebiłem w sumie swojego maksa. Jak to tu wygląda? Troszkę punktami odskoczyliśmy. Top 9 jesteśmy, jeżeli chodzi o ranking. Te rankingi też wam mogę pokazywać, bo tu już się za dużo nie zmieni. Na każdym koncie. Sonic W60 stoi otworem. Dla ciebie. Dobra, jeszcze siadł. Kurde, jakby jeszcze to zdobyć. Tu już idzie coraz ciężej. Mamy kogoś na siłkę, on ma błyskawice. W sumie to przeroluje po prostu. Oj, znowu mamy inteligencję, dobra. Co tam pisało na czerwono w ogóle? Tak, no już powinien, Japczan. Co tam pisało na czerwono, bo nie czytałem. Jakieś ostrzeżenie? Jeszcze 25 poziomów i wymarzony 500 poziom. A właśnie, tylko przypominam, że Koksu 1 wbił dzisiaj 500 level na S38 na swoim paladynie. Nie wiem, czy Koksu jeszcze jest, czy już go nie ma, ale proszę pogratulować. Pięknie rozegrane. Dobra, siedzi. Że nie wykorzystałem poprzedniego buffa? A, dobra. To w sumie o to mi chodziło tak naprawdę. O! Mateuko, dziękuję pięknie za subskrypcję z Prime. To za pomoc filmiku sporo się nauczyłem. Kurde, bardzo mi miło. Dużo osób właśnie tu wchodzi i daje suba za to, że coś tam z filmów się dowiedzieli. Tak zauważyłem. O, Mateuko, twoja pierwsza wiadomość na czacie. Japczan, ty kurwo. Pisz serce. Podoba mi się, że taki kulturalny widz zasubskrybował. Witam oczywiście w gronie family friendly czatu. Kurde, no ten już nawet nam z buffem nie siada. A szkoda, bo tu są jeszcze jedzonka i kryształ. Okej, jeszcze spróbujemy z tymi obrażeniami. Tak się traktuje. A ty jesteś modem u Japczana? A, no to zmienia postać rzeczy. Nawet nie wiedziałem. To jest wojownik, no to tym magiem może być problem. Co prawda swój rekord już przebiliśmy. Czemu cię Japczan tak męczą o tego Wiedźmina 3? O co z tym chodzi? Bo już widzę chyba kolejną osobę, która o to pyta. Ja wiem, że ty tam miałeś grać, ale ci chyba coś tam ten... Nie wiem w sumie, o co tam chodzi dokładnie. Bo to debile? A, okej. Okay. Gildia Demon Hunterów free to play? No tak, no ja miałem to robić tak, że każdy będzie sobie mógł wbić. Jak ktoś będzie chciał grzybić, to nie grzybi. Jak free to play, to free to play. Byleby ludzie byli aktywni po prostu. To tylko osiak, a mi się wydawało, że ktoś jeszcze pytał. Mucha mi tu lata i było widać na tym, na kamerce, taką śmieszną.
Dobra, tego już raczej nie klikniemy, nie ma co aż tak cisnąć. Dziewiąta pozycja, 229, tu w ogóle halogen tym berkiem, 267. DH, gdzie się można zapisać? Będę mówił, dzika świnia. Dobra, lecimy dalej, nie ma co, jak to wygląda? Jeszcze będziemy sprawdzać przed samą 20 te rankingi. No ale tu już nam raczej nie zagrożą, tak mi się wydaje. Lecimy teraz S40. Jak to wygląda na S40? Krzysiu, jesteś jeszcze? Ty, tu jest tylko 13 tysięcy punktów przewagi. Cycuś, cycuś, Sonic. Trzymaj się. <grym> 23K? A ile ja powiedziałem? Powiedziałem 13? To 23, oczywiście. Myślisz, że mamy jakieś szanse dociskać tu jakoś bardzo? Niedużo tych punktów. 13 powiedziałem, a to sorry. Zajebałem się w akcji. No ale my też jakieś podmianki robiliśmy, to nie ma co tak pisać tekstu, nie? No ale dobra, klikam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Klikać tak czy siak trzeba. Jaki ja tu mam rekord swoją drogą? 211. O, Ariadrin jak ładnie pocisnął, ale on też tym berserkiem. No generalnie tu ludzie cisną w miarę git. Nie ma takiej osoby, co jakoś tam olewa bardziej. A w sumie tak mi teraz mi się skojarzyło, osiak. Wiesz co, a zresztą, może nieważne w sumie. Przed następnym hele robimy fuzję? Dobra, nie ma problemu. Ja chętny jak coś. Złote tło musi być, bo pasuje do złotej ramki, no przecież ja tylko po to zmieniam gildię. Jak mawiają mędrcy z W50. W sumie to może do TLD zaraz wyjdę, żeby tylko złotą ramkę dostać, ale mnie tam chyba nie dodadzą sadek. Czy będę grać na S41? Oj, nie wiem, ciężkie pytanie, wiesz? Na pewno nie na długo. Może tam jakoś na początku coś poklikam. 203 mamy, jeszcze żadnego buffa nie kupiłem. Okej, 205. Póki co to siada ładnie. Masz tu oficera, to co pajacujesz? Ten oficer jest tylko do puszczania ataków. Bo na początku było tylko chyba dwóch owków, albo trzech, już nie pamiętam. I często atak nie był puszczony. I napisałem do Krzysia, żeby mi dał, żeby puszczać po prostu. Wyzywa tym szczurem. No szczurek sobie pozwala, ale to wiesz. Wygrał Elevator na 10 tysięcy punktów i odjebało mu. Dobra, tu już chyba nie ma opcji. Przede wszystkim bierzemy to na zręczność. Co mi tu wyleciało? A, to w sumie słaby buff. Ej, jaki jest sens tych buffów? Bo ja może czegoś nie rozumiem. Ale skoro mamy maksymalne runy, to chyba nie ma sensu tych buffów kupać, bo i tak mamy odporność łączną maksymalną, nie? To jest bardziej dla tych, co nie mają tych runek. I wtedy mogą kupować. No, dla tych, co nie mają runek, dokładnie. Właśnie tak zastanawiałem się i mówię, kurde, no przecież to nie ma sensu totalnie. Ja to na początku chyba kupowałem, jak się nie mylę, bo po prostu byleby kupić. Nawet nie czytałem dokładnie, a potem tak się zastanowiłem nad tym i mówię, przecież ja mam tą łączną odporność, to po co mi to? Ja wiem, Japczan, w sensie on zawsze odpala, jak oficjalny kanał Shakesa ma, streama, i oni mu po prostu dają rajda. A że na oficjalnym kanale Shakesa jest dużo osób z Niemiec, no to te osoby u niego zostają, bo on też jest z Niemiec. To jest takie sprytne dość. Kiedyś jeszcze na tym streamach Shakesa to robili jakieś głosowanie, albo tam losowali, raz dali temu rajda, raz temu, kto tam streamował Shakesa. A teraz to chyba cały czas tylko tam. Kurde, albo to jest mag, a że nam to nie pada? Co my tu jeszcze mamy? Co
sumie nic ciekawego, te boki też za dużo nie dadzą. No ze zboostowaną zręcznością powinniśmy pokonać tego maga. A to jest chyba nasz max, tak? Nie, my mieliśmy 211, ej, to co jest? Powinniśmy bez problemu go pocisnąć. No jeszcze jest ten, co zwiększa obrażenia w broni, nie? Ten też jest w miarę okej. No słyszałem Sebastian o tym, już mi pisali wczoraj. No mówię, no ja tam się nie wypowiadam, ja tam z nim mam relacje neutralne, że tak powiem. O ile mogę tak powiedzieć. A bo on jest na ogień. A ja mam jedno na ogień. Mogę w sumie tak zrobić, tylko czy ja tu mam? Mam, dobra. Okej. W sumie nie głupie, Maciek, dziękuję pięknie za pomoc. O, siadło? Siadło. Ty, Maciek, jesteś geniuszem. Dobrze, że mam mądrych widzów, bo sam jestem nie za mądry. Czy jest sens aż tak to cisnąć? No dzisiaj jest ostatni dzień, więc docisnę ile mogę, wielki. A czy będzie sens? No to nie wiem. Jakby każdy przycisnął, to by był, bo byśmy wbili to top 1, ale... Ale wiadomo jak to wygląda. Trzymaj się, mały. A, ja tu nie mam już tego. A, teraz jest znowu na zimno. Błyskawice 60 i ogień 60. Dobra, niech będzie. Chociaż nie, no przymusi mi się jakiś, no po prostu przeroluje za grzyby. To też słabe. Też słabe. Też słabe. Nie, no proszę. Szczęście. O, dobra. To jest git, lecimy dalej. Tak, no tutaj tylko i wyłącznie o tło chodzi. Ale wiesz, no na tym polega content też po części wielki. Poza tym te nagrody są też tu na dole, nie? To też dobrze jeszcze jedną zdobyć, chociaż... Jakie jest moje ulubione warzywo? Nie, generalnie nie lubię warzyw, ale chyba pomidory. Ostatnio. Ostatnio jem ciągle pomidory, ale to dlatego, że dietka. 213, dobra. Okej. On ma ogień. Czyli znowu trzeba wymienić. Zimno, powiedzmy, że git. I teraz jakiś buścik by się przydał. Wymieniam za grzyby, bo szkoda tokenów, nie? To chyba rozumiecie. Mam nadzieję. No ja tu się samo... No to nam się bardzo nie przyda już w tym momencie. Okej, więcej HP. Czy on jest... On jest magiem. Zobaczymy. O! Siadł, dobra. Teraz jakiś zwiat. Dobra, i mamy nagrodę następną. Jak to wygląda? Jesteśmy top 3. Rekord mamy drugi w gildii chyba, z tego co widzę. Ariadrin tylko dalej pocisnął. Teraz mamy jakiegoś zwiada. Tego maga nie zrobisz? A się zdziwiłeś, widzisz. A nie ziemniak? A czemu ziemniak, Japczan? Tu następny mag. Zimno znowu. Nie wiem, czy to jest najmądrzejsze, żeby tak wymieniać, ale niech będzie. Właśnie ziemniaków nie lubię, tak szczerze. Ale nie wiem, czy to jakieś nawiązanie do czegoś, czy ja czegoś nie rozumiem. Tu nam zmienia na ogień, to bez sensu. Szczęście bez sensu, to bez sensu. O, to jest fajne też. I tu ewentualnie wytrzymałość.
Cebula Pog? No właśnie, prawdziwy Polak to cebula, nie? Kurczę, tu już może być problem z tego, co widzę. Mamy idealne runy, mamy boosta fajnego. To jest mag, więc też tutaj więc też tutaj za dużo nie pociśniemy, bo żadnych uników nie zrobimy ani nic. Jeszcze z 30 prób powiedzmy. Jak się nie uda, to trudno. I tak tu nam jeszcze do tej nagrody trochę brakuje. No i docisnęliśmy też sporo, no. 14 tysięcy punktów nam brakuje. Ile było na początku? 23 mówiłem. A to też nie ma aż tak sensu, nie? Jakby tu była różnica, nie wiem, jakieś 2000 punktów, to można się napinać. Dobra. No to tyle chyba. Jeżeli chodzi o zabójcę. Tu już raczej mocniej nie pociśniemy. Starałem się, Krzysztofie. Przepraszam, zawiodłem. Ale ciężko mi tu będzie wbić tyle punktów. Srebrny też ci będzie do twarzy. Oczywiście, że tak. Zawsze będzie można potem zrobić odcinek. Zdobyłem wszystkie kolory tła. I już jest kontencik. A, i co? A wy tam się spinacie. Co niektórzy. Coś mi się w ogóle dzieje z tymi. 5 head? Dobra. Okej. Dobra, to lecimy dalej. Został nam... O, na druidzie jest w ogóle fajna... Fajna rzecz się zadziała, jeżeli chodzi o Elevator. Tu mamy drugą pozycję, tu już w ogóle nie ma co. Dlatego, że no jak widzicie, tutaj sytuacja jest raczej jasna. Redemption z nie dogonimy, odrodzenia nas nie dogonią. Aczkolwiek zobaczcie. Tak się prezentuje ranking. No i mamy tu jednego kolegę. Prawda, na 50 pozycji. Co prawda jest aktywny. W sumie to cały czas, z tego co widzę. No ale niestety chyba zapomniał, że taki event jest. No i... Tak to się prezentuje właśnie tutaj u niego. Ja skończyłem grać i mam więcej punktów niż on. Nie no, u niego to chyba jakieś pomoce są używane do gry. No, ale to tak w ramach ciekawostki. Dobra, lecimy. Tu mam maskę kota od razu, ona jest lepsza do tego Elevatora. Sporo golda w sumie mamy, to mogę wrzucić przy okazji te staty. Bo nie klika Elevatora, no właśnie mi się tak wydaje, że u niego jest ten problem. Ale pierwszy raz chyba, trzyma się Xerkua. Pierwszy raz się chyba spotykam z taką sytuacją, żeby ktoś miał 0 punktów totalnie. Który max masz poziom w Elevatorze na druidzie? 277. No dzisiaj spróbujemy przebić. Bo ja tutaj do tej pory to tak podchodziłem, wiecie, żeby po prostu przeklikać ile tam mogę i... Ale jakoś nie napinać się z tym enterem. To zaraz jest zwiadowca, okej, to on jeszcze padnie. To możemy posprzedawać, od razu wrzucimy tu. Lecimy dalej. No ale właśnie to mnie zastanawia w takich ludziach. Po co grać w tą grę? Jak on nawet na to konto nie zagląda. Zresztą nie ma sensu totalnie. Zero przyjemności z gry jakiejkolwiek. Na pewno nie zagląda, bo by chociaż, kurde, no kliknął jednego przeciwnika w tym Elevatorze, jakby zajrzał, nie?
Zwłaszcza, że jak na początku ten elevator otwierają, to tutaj ci jakieś strzałki pokazują i tak dalej. Więc no, tak czy siak klikniesz po prostu w to. Nie rozumiem. Dobra, tu już mamy jakiegoś maga. Obrażenie od ognia ja mam. W sumie to na tym magu też nie sprawdzałem obrażeń, no ale to by dużo nie zmieniło już w tej runce. Zresztą tam runkami mogliśmy zamieniać, w sensie tymi buffami od Belzebuba. No akurat jak się trafi serwer, gdzie jest mało wojowników Timgun, to z tarczami jest dość duży problem, to akurat prawda. Dobra, ten nam jeszcze siadł, tu mamy wojownika, chyba też powinien siąść jeszcze. Dokładnie, mamy kolejną nagrodę. 273 to jest. I możemy się zacząć rozglądać za jakimiś buffami, tylko tak, ten kosztuje najmniej, to tu będziemy rolować. O, to może jeszcze się uda użyć, tak szczerze. Dobra, siedzi. Kolejny wojownik, też się może uda. W sumie to tą runkę może zamienimy, bo mamy ogień, tak? To czemu nie? Zamienimy na zimno, żeby nie marnować tego bufika. Może tak być, Kakir, no ale nie wiem, to już jest zmarnowane jak dla mnie. Ale to już nie moja sprawa akurat. Kurde, i teraz zimno jest. No właśnie też u mnie dzisiaj miały być, nawet przychodził ten. Nawet ten alert przychodził, nie? Ale nie było w końcu nic takiego. Okej, buffik nam się skończy, wykorzystaliśmy jeszcze. Rolujemy. O, premia od ciosów krytycznych 230, to jest jak najbardziej git. Mamy 277, czyli na tym chyba skończyliśmy ostatnio. W sensie w maksie. Ale okej, siedzi. Następny siedzi, mamy coś od ognia. Tutaj to w sumie nie wiem. Może jeszcze po tą jedną nagrodę będziemy klikać. Bo tak, żeby jakoś bardziej się napinać, to... To mija się z celem. Dobra, redukcja obrażeń. Kto to jest w ogóle? To jest mag. To redukcja obrażeń nam na niego nic nie da. O, tu mamy znowu 230 i może tą runkę znowu zmienię. Nie chce mi się tego robić i mi boli dupa, jak muszę wymieniać co chwilę. Ale no... Niech będzie, dla kontentu. A gdzie ty mieszkasz, Marvel, tak z ciekawości? A, dobra, już się skończył ten buff. O, to też jest fajne. Mamy kogo? Magusia od zimna. No to wymianka. Jakby coś było innego, jakiś woj czy zwiat, to jeszcze można by unikami porobić, ale że maga, no to musimy samymi obrażeniami. Lubuskie? A dobra, o to, dobra, bo ja źle przeczytałem. Myślałem, że ty gdzie indziej. Tak, Patro zgrana W56. Ale próbowałem go namówić, żeby do was wbił, ale nie chciał na razie. Bo wiem, do czego zmierzasz, Japczan. Musicie czekać cierpliwie, aż mu się gildia rozwali. Bo on jest wierny. No już dzisiaj uciekają od nich do nas? Rozumiem. Siemanko, Lukas. Kurde, no nie siądzie nam to. Byłaby duża... A może na woja zmienimy dla testa? Chociaż niby na magów ten kod też jest git, ale... Jakieś sportowe kilka grzybków. Czy będę na S38? Nie. Ja tam już docisnąłem ile mogłem. I tak mam top drugi rekord chyba. Pomimo, że tam nie gram już z miesiąc. O dobra, siadło na woju, ej. Git.
Okej, okay, siedzi. No i kolejny mak. Tu jest zimno. To może zostać ta runka. I jeszcze poszukamy... O! To chyba będzie idealne, zwłaszcza na maga. Zwiększenie inteligencji. A jak tam wygląda? Ty jesteś w ogóle, Lukas, u nas w gildii na S38, w sensie w Exiles? Czy w jakiejś innej? Jak tam w ogóle ranking wygląda, tak z ciekawości? Ty skończyłeś grać, a ja się podjarałem, że w gildii z Dalem będę. Od 2 tygodni jakoś? Oj, to ja wcześniej skończyłem. No teraz mnie dodali, żeby tam pomóc w tym Elevatorze. Ale mówię, no już docisnąłem ile się dało. Top 3 jest na S38. Ja tam już dobiłem 304 chyba. Jak tam Martin Berserkiem ma 311. To ciężko będzie. Nie, o Elevator mi chodzi akurat. I dobra, może znowu ubierzemy tą maskę Woja. Skoro wcześniej siadło, to może teraz też. No kurczę, tylko on nas dzieli od tej nagrody następnej. Proszę. Czyżby ona już nie była do zrobienia? Kurczę, no to jest chyba jeden z lepszych buffów, tak szczerze. Tu mamy ogień. Dobra, powiedzmy, że jeszcze z 50 prób tym wojem i jeszcze kotem poklikamy. Szkoda by było nie dostać tej nagrody. Niby nie dużo, ale zawsze coś. Jak mamy okazję, żeby to wbić, to czemu nie? Nie możesz tak nachalnie, Japczan. Jak Patros będzie chciał, to do was wbije. Nie ma problemu. Patros to jest chłop z zasadami. To ja już zauważyłem. On jest wierny. Ale w ogóle Patros ma bardzo fajną postać tak swoją drogą. To ja też kojarzę. Bo kiedyś sprawdzałem na streamku, to jedna z lepszych tam na tym W56. To akurat prawda. Dobra. Zmieniamy na tego kota i lecimy. Próbujemy coś. No, jakieś chyba lepsze próby, ale... Shakesowy Denis? Nie aż tak. Dzięki za follow, Luki Mordo. Witam. Kurczę, jaka tam próba bliska, no nie. Ja też właśnie, Lukas, dlatego tak specjalnie mówię. Ale się nie utożsamiam jak coś. Netrat w trakcie wydarzenia 4 klucze mi dropły. Dobra, siedzi. 4 klucze mi dropły do lochów, gdzie szanse na zrobienie w każdym lochu wynoszą 0%. Po co one lecą tak wcześnie? Po to, żebyś już był przygotowany na nie. I jak wzrosną ci procenty, to żebyś je od razu zaatakował. A tak poważnie to nie wiem, po co lecą. Po prostu no, kiedyś je musisz odblokować. Wiadomo, że to troszkę bez sensu, bo są takie lochy, których i tak nie ruszysz. Na tym etapie, ale no tak to jest zrobione po prostu. Kogo teraz mamy? O, teraz mamy Woja. Może jeszcze tego bufika wykorzystamy. 3 śliweczki brzmią kusząco. I jeszcze kryształ. Dobra, siedzi. Teraz mamy samego Golda, okej, okay, to już mogę w sumie olać temat. Ile jeszcze? 2 minutki. No to co? No to czekamy już w sumie. W sumie to nawet minuta tylko i wyłącznie. Okej, okay, zaczniemy sobie tutaj od W50. Z tym odbiorem. Tu dostaniemy za top 1 nagrodę. Ja w sumie... Bo ja dostanę beryla, nie?
Niech będzie jeszcze. Jedna kopalnia do przodu. Może coś ciekawego wyleci. Spokojnie jeszcze Royalsi wbiją top 1, top 2. Szczerze, no top 1 to może nie, bo wolałbym, żeby nasza gildia została top 1, ale top 2 im życzę z całego serca. Ze 3 kopalnie nie tylko jedno mnie? Nie, to akurat zostało niedużo dni, to tłumaczę, o co chodzi. A jak to w ogóle wygląda na innych serwerach? Tutaj... No dobra. Niech będzie. A tu? A tu to w sumie taka kopalnia, że już nie ma sensu. Bo i tak ten beryl za dużo nie da. Więcej. Ale niech tak to wygląda na razie. Dobra, 4 sekundy mamy. I cyk. Elevator zamknięty. Oficjalnie. Odbieramy nagrody za top 1. Pogchamp. Złote tło, berylek. Golda w sumie też fajna ilość nawet. Okej, okay, mamy to. Jest wymarzone złote tło, które tak dobrze pasuje do złotej ramki. Ten beryl nie jakiś mocny wcale, ale możemy podmienić. Za tego na przykład. Dobra, jak to tu wygląda? Ranking top 10. Powiedzmy, że będziemy sprawdzać tylko top 10. W następujący sposób się prezentuje. Nagrody, jeżeli chodzi o W50. No to macie takie. Kto chce, to sobie może zatrzymać, wiadomo. I okej, jak to się w gildii prezentuje? W sumie nie spadliśmy z tego 9 miejsca. Wszyscy w miarę ładnie klikali. Więc jak najbardziej okej, dobra, lecimy teraz tu. Full free to play, najlepsze klasy, spocone jaja na czole pytasz. Zwiadowca na pewno fajny do free to play. Druid też git. Okej, lecimy teraz tu. Tutaj mamy drugie miejsce. Niestety się nie udało. 12 tysięcy punktów brakło. No to niedużo, niedużo. No ale cóż, dobra, odbieramy. I pyk. Wojownik do free to play? No tak, nie bardzo. Ciężko ci w lochach będzie. Okej, tu mamy berylka, mamy srebrne tło i takie nagrody. Jaki ten berylek? 1060. Ty, to fajny w sumie. 908. Tu mamy 908, dobra, to wrzucę tu. Mocny, mocny, nie spodziewałem się, która tu już jest kopalnia, 29. Dobra, tak się prezentuje top 10 w tym momencie. Dało mi gema o 100 mniej prawie niż max kopalni. No właśnie powiem wam, że te beryla to jest straszny taki duży rozrzut nieraz. To jest masakra. Jakiś film niedostępny, jeżeli chodzi o Song Request. To damy skipa. Okej, okay, jeżeli chodzi o nagrody, no to tak. Też nie ma filozofii, raczej są podobne. No i piekielne żetony. Wbiliśmy top 3, Ariadrin top 1. Rafix tutaj też ładnie cisnął. Tak to się po prostu prezentuje. I ostatnia postać. Ty, to w sumie jednak nie będę mógł dać tego tła szczurek. Bo nie będę miał za trzecie miejsce nigdzie niestety. Sadek. Jak można berylę zdobyć? Musisz mieć przynajmniej jeden legendarny item w klaserze. Nie dostałem nagród, jak jestem w gildii top 2, piszę, żeby pogratulować zwycięzcom. A spróbuj się przelogować albo coś. Okej, okay, teraz tutaj też drugie miejsce, odbieramy. Również srebrne tło. Przez tydzień można te nagrody odebrać. To w sumie ktoś sobie może poczekać, jak tam mu się kopalnia zbuduje albo coś takiego, żeby dostać mocniejszy kamyk. To też nie będzie głupie wcale. Tu mamy 1516. Dobra, to bierzemy. No właśnie, może być tak, że dopiero co do gildii wbiłeś, Sebastian. Chociaż nie wiem, czy to tak działa szczerze. Tak działa, jak się zmieni gildię, że nie można nagród odebrać przez 24 godziny? Od wczoraj od 15 siedzę? A, no to nie wiem.
jak to tam działa. Dobra, ranking wygląda tak. Top 10 serwera, to jest S39 oczywiście Polski. Na zabójce S40 Polski, jakbym tam nie powiedział, bo już nie pamiętam. I piekielne żetoniki wyglądają tak. Sporo tutaj pocisnęliśmy. No i generalnie tak się prezentuje. No i na samym końcu impostor, który w ogóle nie wbijał, no ale jest jak jest. Dobra, no i tyle jeżeli chodzi generalnie o Elevator.